Witam, przedstawiam stery ZTO 4444T, umożliwiające zainstalowanie widelca z rurą stożkową tapered do ramy z główką pod stery pół zintegrowane o średnicy wewnętrznej 44 mm. Jeśli chcecie unowocześnić swój rower i na przykład zmienić stary, sprężynowy amortyzator na coś lżejszego, lepiej pracującego i sztywniejszego, to takie stery Wam to umożliwią. Niestety obecnie wybór amortyzatorów z prostą rurą 1,1 cala jest mały, a ceny absurdalnie wysokie. I tu ratunkiem może być właśnie taka przeróbka. Gdy będziecie pewni, że macie odpowiedni rozmiar główki ramy, kolejnym ważnym czynnikiem jest to, jak wysoki jest kołnierz miski sterowej, gdyż przerabiałem już przypadek, gdzie nie dało się wbić sterów do końca i między miską a ramą została 3 mm paskudna szpara. ZTO mają tą zaletę, że ich kołnierze są dość niskie i mają tylko 9 mm wysokości. Zbliżone wymiary mają też tokeny TK036A, nieco wyższe kołnierze są w Neko H151S, Cloud Perform F7 czy FSA Orbit ITA. Tutaj przykład Specialized Jetta, przed i po zabiegu odmładzającym. Link do niego i innych moich filmów w górnym prawym rogu i opisie. Pamiętajcie też, że przez wystającą dolną miskę, która teraz musi pomieścić łożysko, wydłuży się dystans między osią amortyzatora a główką ramy o około 1 cm, czyli kąt widelca wypłaszczy się około 1 stopień. Co do samych sterów, są całkiem nieźle wykonane, posiadają standardową budowę i łożyska. Uważam, że za cenę około 60 zł warto je kupić. Życzę Wam udanych przeróbek i trzymam kciuki. Dzięki za obejrzenie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!